Jest też i coś takiego na świecie, jak odrzucanie, powiedzmy w sensie nie tyle poglądów, ile bardziej człowieka, czy dyskryminacja, czy jakieś słowa, powiedzmy, takie wulgarne, które no, nie powinny mieć miejsca w ustach człowieka ochrzczonego. W tej dyskusji nikt nie podważał ludzkiej godności osób o tych skłonnościach. I w tym sensie mowa była o szacunku dla ludzkiej godności każdego człowieka. To jest pierwsza reguła. Druga, która została podniesiona, to jest fakt, że w żaden sposób Kościół nie widzi możliwości stawiania na jednym poziomie związków jednopłciowych ze związkami sakramentalnymi, ponieważ tu jest całkowita rozbieżność co do powiedzmy nauczania Kościoła i sytuacji takiej, jakie się pojawiają. I po trzecie, że jeżeli zwracamy uwagę na godność człowieka i na prawa ludzkie, no to musimy też zwrócić uwagę na prawa dzieci, że istnieje coś takiego jak prawa dzieci i że dziecko ma prawo być wychowane w sposób komplementarny przez mamę i tatę. To znaczy, że ono ze swojej natury domaga się tego, żeby powiedzmy doznać i jednej, i z drugiej strony.